Wakacje w Wieleniu to nie tylko odpoczynek, plażowanie i spacery. Wszystko zależy od pomysłowości ludzi. W Wieleniu można było spędzić czas na wieczorze poetyckim. Nocne poezji, śpiewanie to propozycja, jaką przygotowali dla wczasowiczów i mieszkańców Wielenia Alicja i Krzysztof Słonina, właściciele ośrodka wypoczynkowego Krokus. To trzeci tego typu poetycki wieczór. Jesteśmy po prostu artystami i uwielbiamy na scenie przedstawiać i siebie, i naszych kolegów artystów różnych, którzy są zaproszeni właśnie tutaj, w tym przepięknym ośrodku nad jeziorem. I wykorzystujemy ich potencjał artystyczny. W tym roku poetyckie spotkanie miało jeszcze jeden ważny wymiar. Odbyło się w przededniu urodzin pani Alicji, która z tej okazji otrzymała pokaźny bukiet i życzenia od zespołów i widowni. Podczas tego wieczoru było mnóstwo dobrej muzyki, tekstów i humoru. Jako pierwszy wystąpił kwartet egzotyczny, w którego składzie gra i śpiewa pomysłodawca imprezy Krzysztof Słonina. Zespół powstał w jednej z kuchni w Akademiku jeszcze w latach 70. Widać, że muzycy znają się, lubią i rozumieją bez słów. Do domu wracać nie mam po co. Ostatni grosz w piwiarni znikł, a pod mostami sypiać nocą nie chcę. Nie chce nikt, nie chce nikt, nie chce nikt. Jeśli miałeś tu grać na plecie winioty zarazo. Gwiazdą wieczoru była 1/4 zespołu Za Horyzontem, który został przedstawiony jako jedyny babski szantowy zespół w Polsce. Dziewczyny razem tworzą, grają, spotykają się i niańczą dzieci. Cicho potokada, warzę pośród skał. Potem deszczu, co z chmury trochę wody dał. Świerki zapatrzone. Przed wieleńską publicznością zagrał i zaśpiewał duet Rafał z ciotką. I wciąż ktoś mówi ci, że właśnie w tym jest sprawy sedno, byś mógł z tysiąca dróg wybrać te jedno. Wieczór poezji śpiewanej to nie jedyna propozycja ośrodka wypoczynkowego Krokus w Wieleniu. Piątek, 24 lipca, zapowiada się równie atrakcyjnie. Czekamy na wielkie wydarzenie i krokusowe, i gminne, i uważam, że w Polsce i na świecie, ponieważ każde narodziny nowego statku są bardzo wielkim świętem, nie tylko dla żeglarzy, a budujemy replikę, miała być tajemnica, statku pirackiego. Prawdziwy statek piracki będzie tutaj rządził na tych wodach, na jeziorze dokładnie wieleńskim, i to będzie również wielka feta, wielka biesiada, wielki festiwal jakby jachtowy, żeglarzy, ale nie tylko, na który właśnie zapraszamy wszystkich mieszkańców całej Polski. Początek imprezy 24 lipca o godzinie 20:30.